Kalimera. A my sobie wychodzimy na spacer. Dzisiaj jest 30, prawie chyba 9 stopni, Grzesiu. Odczuwalna 41. 38. Dobrze, a pokażemy wam, jak wychodzimy z pokoju, jaki mamy widok. Hej, Odosia. Hej. Idziemy na jakąś kawę mrożoną i teraz patrzcie. Otwieramy drzwi pokoju. I taki mamy widok. Dlatego my od razu w okularach przeciwsłonecznych wychodzimy, bo dostajemy od razu strzał. Jeśli wychodzi z naszego pokoju, to od razu wlatują okulary, bo od razu dostaniecie porażenie. Dzisiaj idziemy właśnie na kawkę mrożoną. Zobaczymy, co tam jeszcze będziemy dzisiaj porabiać. Już jesteśmy po porannym plażowaniu. Jak zwykle było cudownie, ale teraz już czas na inne rozrywki. O, jakiś mężczyzna. Dzisiaj już nie mam ochoty na plażę. Grzesiek już się ubrał tak, bo już nie ma ochoty na plażę, bo już po prostu jest. Zrobiło się po arabsku. A przede mną jeszcze 8 dni, tak? Tak, jeszcze 8 dni tu jesteśmy. Właśnie wzięliśmy sobie kawkę mrożoną, którą ktoś nam polecał. Fredo cappuccino. Tak, wczoraj byliśmy na lodach i tutaj mamy to samo cappuccino mrożone. Nie dla mnie. To jest takie zimne espresso jak dla mnie, ale takie mocna kawa. Dobra. Grzesiek jest, lubi kawkę, więc mu smakuje, a mi aż oczypało. To... Korzystał się. Mocna, nie? Mhm. Więc tutaj kawa dla mnie to nie, bo ja zawsze piję mleko z kawą, a nie kawę z mlekiem. Mm. Także to jest coś dla ciebie, nie? Już za nie. 2 euro taka kawka. To się dobra nie pij tego, bo stresy. Ale co z tego, że kawa jest taka świta? 40 chyba jest to. Taka się rozpływa. Rozpływam się. To idziemy dalej. To jest zdecydowanie kabusia dla tatusia. Nie dobre. Dziękujemy. Dziękujemy za tą przepyszną kawę. Ja to bym nie spała przez 3 dni, jakby taką kawę wypiła. Niestety. A my już po kolacji i jest przepiękny grecki wieczór, a Zosia zaprasza mamy gdzie? Na spa. Odkryła jakieś super spa i mi funduje i mnie zaprasza na spa. Na spa rybne. Ja jestem ciekawa, co tyś wymyśliła, co? To frelki idą na spa. My idziemy... Też idziesz na spa? Nie, ja nie idę. Tata operator. Ja nie idę. Ale teraz właśnie mówimy, jak przepięknie tutaj, po prostu super wieje. Cudowny wiatr. Dzisiaj było też 35. Dobra, przechodzimy. Stopni. Przechodzimy. Ale... Ile było? 35? Nie, 38. Aha, dobra. 38, a teraz jest super wieczór. Teraz jest igła. Dobra, musimy przejść po ulicę. Dobra, przechodzimy. Maria, czekamy mi te
I co? Ej, powiem ci, drugi raz bym nie przyszła chyba. Tak? No, bo jakby się ktoś prądy wraził po nogach, nie, Zosia? O, jak nie pogiętowałam! Zosia, jak? Nie, ja mam jakieś agresywne. Ja mam jakieś agresywne, jakieś piranie typu. Ale patrzcie, one mi normalnie do kostek się ten teges. My już po rybnym spa i Zosia powiedz, jakie są efekty. Mama zawsze ma taki wsparty. Nie wierzycie, myśmy były tylko 10 minut. Jakie ja mam stopy miękkie, a Zosia to już w ogóle. Jak będziecie gdzieś jest rybne spa, to idźcie. Znaczy efekt, znaczy odczucie jest dziwne dla mnie. Jakby ktoś prądem mnie raził, ale ja mam po prostu stopy Francja elegancja. W życiu takich nie miałam. Super, nie? Ale mega takie dziwne. Co to macie? To bierzemy do salonu. Idziemy dalej oglądać. Kuczą. Kuczą. No to są. Trzymaj to, Zosia. Teraz wieczorem trafiliśmy na mojego drinka. Tak jest. Lemoniada. Lemoniada dla Zosi. Piękne miejsce z widokiem na morze, na księżyc. Wam. Dzień dobry, dzień dobry. My się dzisiaj witamy w nowym vlogu z wakacji, ale nie taki dzień dobry, bo u nas już jest godzina prawie w 17.30 i za chwilę ruszamy do miasteczka Zia na zachód słońca, na kolację i na taki chill. Więc oczywiście zabieramy Was dzisiaj z nami. My już za 3 dni, Grzesiu? Za 3 dni już wracamy do domu. Tak, za 3 dni. Więc za 3 dni wracamy już do domu. Także 2 tygodnie nam minęło, tak. Ale słońca mamy już za dużo. Ale powiem szczerze, że słońca już mamy za dużo. Może tego nie widać, ja już jestem po prostu taka czarna, a Grzesiek to już w ogóle. Zosia tak samo. Ale jest pięknie, każdego dnia jest słońce, każdego dnia jest prawie 35-38 stopni. Cześć Zosiu. I właśnie jedziemy sobie na wycieczkę, także jestem bardzo ciekawa, czy ta wycieczka jest fajna, czy będzie piękny zachód słońca, ale myślę, że na pewno. Więc zapraszamy dzisiaj do nas. Dojechaliśmy po prawie godzinie, ale szybciej będzie z powrotem, nie? Bo tam zbieraliśmy ludzi z innych hoteli. I jesteśmy w miasteczku Zia i czekamy o 19.30, będzie cudowny zachód słońca, a teraz zabieramy Was na sztandy. Będziemy znowu wydawać hajs i będziemy potem jeść, więc pokażemy Wam, jak to wygląda. Chodźcie z nami. Zaczynamy wizytę na Zia od pysznego soku ze świeżych pomarańczy. Coś, jak Ci smakuje? Pyszny. Co się robi? Dają czadu. Ale byście się już do tego przyzwyczaili, nie? Do tych cykad. Nie, ja nie. Ty nie? Ciebie to nie irytuje? Dobra, tutaj jest jakiś park naturalny. Tutaj to już można tych cykad zwariować. Już siebie nie słyszymy nawet.
się nie pochwalimy, co myśmy zrobili. Przegapiliśmy zachód. Znaliśmy przemiłą Sylwię i Tomka z Jarocina. I poszliśmy na kolację przed zachodem słońca. I tak się zagadaliśmy, że przegapiliśmy zachód słońca. A słońce widzieliśmy. Jak widzieliśmy, a Grzesiek mówi, o, zanim one zajdzie i my gadu i przegapiliśmy zachód słońca. Więc możemy wam tylko pokazać to teraz. Ale nie udało się na my jesteśmy dzbany. Myśmy go po prostu przegapili. No będziemy z wami szczerzy. No nie no, widzieliśmy go akurat, jedliśmy kolację. Tak, jedliśmy kolację ze znajomymi i kurczę, nagle, dobra, idziemy na zachód słońca, a tu słońce zaszło. I słońce się schowało. Ale ogólnie miasteczko Zija bardzo fajne, bardzo ładne, piękne widoki. W tamtą stronę jechaliśmy z Kardameny godzinę. Tak, a wracaliśmy ponad godzinę, bo nie wiem jak to opisać. Ale nasz kierowca, nazwaliśmy go kierowca autobusu Widza, nie? Tak. Powiem wam, kierowca Mistrzostwa Świata, że dojechaliśmy cali i żywi, to jest w ogóle super sprawa, bo naprawdę ta droga nie jest łatwa, nie? A facet jechał tak, że wow. No i z powrotem to jechaliśmy już chyba półtorej godziny, bo jest ciemno. I w ogóle wiadomo, nie? Bo odwozi po kolei ludzi do hotelu, a nasz hotel był prawie ostatni. Więc, ale mieliśmy świetne towarzystwo, więc nam zleciało. Zosie z nami już nie ma, bo Zosia już w łóżku, bo jest już wykończone. Także jeżeli będziecie na wyspie Kos i będziecie mieli możliwość jechania na zachód słońca i go nie przegapicie tak jak my, to naprawdę warto tam jechać, bo widoki są przepiękne. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jest taniej niż w Kardamenie, w sensie pamiątek jakiś, bo Zosia tam sobie kupi jakieś magnesiki, więc te rzeczy wszystkie były tańsze, więc jeszcze się tam Zosia obkupiła. Ale myśmy mieli wieczór bardzo udany, prawda? Tak. Także kochani, dziękujemy. Witamy wszystkich nowych subskrybentów. Fajnie, że jesteś. Jeżeli ci się odcinek podobał, to oczywiście łapka w górę. Życzymy wam cudownego dnia, popołudnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. A my jeszcze co? Zimna woda i łyk zimnej wody i idziemy spać. Bo rano wstajemy na wschód słońca. Więc jeżeli wstaniemy, bo my nie chcemy tu obiecywać, a jeżeli wstaniemy, to wam nagramy. Także jutro może też jakiś vlog będzie. Także dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Pa.